że tłucznik podlewa cię piwerkiem i karmi piwką jak należy. Dzień dobry. Abyś wyrósł na dorodnego i potężnego baobaba, pozdrawiam cię. Halo? Nie, bo tu komputer działa. Dzień dobry, mam na imię Konrad i mam 13 lat i jestem ze Starogardu Szczecińskiego. I jest taka sprawa, że mam problemy z tatą, bo często przychodzi pijany i nie dogaduje się z nim, używa przemocy wobec mnie. Nie wiem, jakby mogła mi pani... Tak, jakby mi pani mogła udzielić pomocy, bo on przychodzi pijany, często mnie bije, wyzywa mnie od łachmytów. Nie wiem, czemu to robi. Z tatą i jego partnerem. Aha, z tatą i z partnerem taty, tak? Tak. A z mamą masz jakiś kontakt? No właśnie nie, bo mamę też pobił i leży w szpitalu i nie mamy kontaktu w ogóle. Ale jak to leży w szpitalu? No, tata ostatnio... Co się wydarzyło? Tata ostatnio jak wrócił pijany z pracy, to zepchnął ją ze schodów. Tak, i zakazał mi ją odwiedzać, bo powiedział, że mnie tak stłuczy, że też będę w szpitalu. Aha, jasne. A wiesz co, powiesz mi jeszcze, czy jakieś inne dorosłe osoby w twojej rodzinie są? No brat, ale on też się na znęca i mnie dotyka. Aha, jeszcze jest brat, który też się nad tobą znęca. Tak. A powiedz mi, od kiedy ta sytuacja w ogóle trwa? No już tak sporo lat. Z 2-3 lata. Aha, jasne. I czy ty kiedyś komuś o tym mówiłeś? Nie, bo się boję. Tylko właśnie, wie pani, bo to jest taki pomysł, że koledzy się śmieją, że mam dwóch ojców, że jestem pedałem, no i nikt nie chce mnie słuchać w ogóle, nie? Aha, ale koledzy powiedziałeś. Tak, bo koledzy się śmieją, bo opowiedziałem przyjacielowi taką sytuację, że mam dwóch tatów, znaczy dwóch ojców i oni się ze mnie śmieli, wyzywali, że jestem pedał, że no, mam długie włosy, że słucham reggae. Ja cię prosiłam, żebyś z nauczycielami o tym porozmawiał, z dorosłymi osobami w szkole. No ale tata też zagroził nauczycielom. No powiedz, że mam się nie wpierdzielać w takie sprawy w ogóle. Wiesz co, ja rozumiem, że twój tata może takie powiedzieć do kogoś, natomiast prawo stoi po stronie twojej mamy. Nikt nie ma prawa bić innych osób. No wiem, ale on, nie wiem, często pije, no i nie daj mi spokoju, ja się boję. No ja rozumiem, właśnie dlatego ważne jest, żeby ktoś się dowiedział o tej sytuacji, jaka jest u ciebie w domu, żeby mógł otoczyć ciebie i twoją mamę, jak wyjdzie z szpitala pomocą. No nie wiem, postaram się, nie wiem, może wujkowi powiem. Ale on też z tatą pije często, oni piją do naturaty i biją nas. Jasne, wiesz co, no to warto właśnie porozmawiać z taką osobą, która ci pomoże, a nie wybierać taką osobę, która wiesz, że ci nie pomoże. No wiem, rozumiem. Muszę kończyć, bo już tata wchodzi. Oła, tato, nie, oła, tato,